Siemka, z tej strony Dawid. Dzisiaj taki odcinek specjalny, jako że hoduję węże z rodzaju Lampropeltis, a konkretnie Lampropeltis nigrita. Problem też dotyczy mnie. Dostaję na skrzynki mailowe, na Messenger, telefony w sprawie rodzaju Lampropeltis i nowej ustawy, która obejmuje część gatunków z tego rodzaju. I chciałbym Wam dzisiaj przybliżyć, co wiem na ten temat, a myślę, że zebrałem informacje z dosyć rzetelnych źródeł. Co dalej z tymi wężami, jakie to są gatunki, czy można je nadal kupić, czy można posiadać te węże, w jaki sposób ja będę sprzedawał te, które jeszcze mam, więc w tym odcinku mam nadzieję, że w pigułce przybliżę Wam temat tak pokrótce. Otóż już od lat 90. na Gran Canaria jest problem z Lampropeltis California konkretnie, a mianowicie zasiedlił się tam, bardzo szybko się rozszerza, zagraża rodzinnej faunie, więc Unia Europejska postanowiła, że wpisze tą grupę gatunków na tak zwaną listę zwierząt inwazyjnych. Ja Wam teraz pokrótce powiem, mam tu taką małą ściągawkę, jakie są gatunki. Oni użyli bardzo starej systematyki, oczywiście nie zdając sobie sprawy, chyba że w Europie są różne strefy klimatyczne i na południu Europy, czy właśnie na Kanarach jest ciepło i te gatunki mają rację bytu, to znowuż tutaj u nas w środkowej czy wschodniej Europie nie ma co najmniejszego sensu. Zanim Wam opowiem dokładnie o tej ustawie i jak dalej postępować z tymi zwierzakami, wymienię Wam gatunki. Jest to stary kompleks Getula. Kiedyś Lampropeltis Getula i jego podgatunki. Teraz już osobne gatunki i mamy tutaj najpopularniejszego Lampropeltis California. Mamy tutaj ostatnio zdobywające dużą popularność całe czarne i te, które ja hoduję, Lampropeltis nigrita. Oprócz tego mamy Lampropeltis floridiana, broxi, goini, mansi, holdbroki, nigra i oczywiście getula. I te wszystkie gatunki z rodzaju Lampropeltis są na liście gatunków inwazyjnych. Ustawa mówi, że od 2 sierpnia 2022 roku hodowcy już nie mogą rozmnażać tych zwierząt i mają rok czasu, czyli do 3 sierpnia 2023 na pozbycie się lub utylizację tych zwierząt. Pamiętajmy, że ustawa obejmuje Unię Europejską, więc inne kraje pozaunijne nie muszą jej respektować, tak więc te gatunki w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w Azji są bez problemu dozwolone. Co dalej z naszymi wężykami? Tak naprawdę, słuchajcie, mamy teraz ostatni czas i ostatni moment na to, żeby nabyć sobie takiego zwierzaka jako peta, bo będziemy mogli trzymać takiego zwierzaka jako peta, czyli nie hodowlane zwierzę, zwierzę dla przyjemności. Musimy spełnić tylko jeden warunek. Musimy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska złożyć wniosek. Oczywiście takie gotowe wnioski są na ich stronie, można zrobić to mailowo. O odstępstwo tej ustawy. Taki RDOŚ wydaje nam takie pozwolenie i możemy sobie legalnie przetrzymywać takiego zwierzaka. Można to załatwić bardzo szybko, nie wychodząc z domu i koszt takiego wniosku to jest 82 zł. Tak? Więc tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy posiadali takie zwierzę. Już po tym trzecim, od 3 sierpnia 2023 nie będziemy mogli już nabyć, kupić legalnie takiego zwierzaka. Więc to jest ostatni rok dla hodowców, ludzi, którzy mają większe kolekcje na wyprzedanie jakiejś części osobników i dla ludzi, którzy chcieliby posiadać takiego węża u siebie jako peta na zakup tych zwierząt. Później one najprawdopodobniej powoli zaczną wymierać w środowisku terrorystycznym i będą zakazanym rarytasem, przynajmniej tutaj w Unii Europejskiej. Szkoda, że tak się stało, no ale tak się stało. Słuchajcie, teraz jak ja postępuję z tymi zwierzakami? Słuchajcie, posiadam jeszcze 20 kilka sztuk młodych z tego roku Lampropeltis nigrita, całych czarnych oczywiście. I posiadam jeszcze 2 samce i 4 samice dorosłe, 3-4-letnie. Normalna wartość, ja sprzedawałem może w ten sposób i też tak chodziły nigrity, 1200 zł samiczki, 1000 zł samce. Dorosłe sztuki były warte około 5000 zł za parę. Oczywiście nie mają one teraz żadnej wartości hodowlanej i tą cenę wypadałoby w jakiś sposób obniżyć. Ja dogadałem się już z hurtowym odbiorcą z Anglii, że 11 września wywożę je do Ham i tam jadą sobie do Anglii. I ustaliłem cenę 500 zł na sztukę.
jeżeli chodzi o nigrity. To jest moja hurtowa cena, 100 euro dokładnie. Te węże zostaną wszystkie ode mnie zabrane. Jest to taka dosyć luźna umowa z moim stałym kontrahentem, który kupuje ode mnie zwierzaki, ale postanowiłem też dać szansę ludziom w Polsce, żeby sobie zakupili te zwierzaki. Jemu nie zależy tak bardzo na nich, on je ode mnie weźmie w tej cenie, ale wy możecie też w tej cenie kupić te zwierzaki, tak? Czyli zostało mi jeszcze, bo już mam kilka sztuk zarezerwowanych, około 18-19 młodych nigrit i 6 dorosłych. I możecie takiego zwierzaka nabyć sobie u mnie w cenie 500 zł sztuka, tak? Cena jest mocno obniżona, jest mega atrakcyjna. Jeżeli ktoś chce mieć takiego całego czarnego węża jako peta, myślę, że warto się śpieszyć, bo mamy czas tak naprawdę do końca sierpnia. Ostatni moment, kiedy będę je wystawiał, to jest giełda 4-11 września w Warszawie i zaraz po tej giełdzie od razu jadą na Ham i tam jadą sobie do Anglii te osobniki, które nie zostaną sprzedane. Posiadam też w sklepie jeszcze 5 pięknych samców Lampropelty z Kalifornia, takich 50x50 biało-czarnych, jeszcze jest chyba jeden banana. Jest jakiś fajny strajpik, normalna ich cena to była 500-600 zł, tutaj tak samo obniżam cenę do 250 zł za takiego wężyka, to są zeszłoroczne samczyki. Więc no stała się tragedia, ale mamy ostatni rok na to, żeby zdecydować się na posiadanie takiego osobnika. Nagrałem też film dlatego, żeby ułatwić sobie sprawę, bo mam tak dużo tych pytań, że będę dawał linka do tego filmu i myślę, że on Wam wiele wyjaśnił. Podsumowując, od 2 sierpnia 2022 hodowcy nie mogą hodować tych zwierzaków, mają rok czasu na pozbycie się lub złożenie wniosku o odstąpienie do RDOŚ-u, żeby przetrzymywać te zwierzaki jako pety, zwierzaki domowe. Tyle w temacie, dzięki wielkie, pozdrówki, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach, siema.